Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Kamery Mio. Nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku dr Rafał Motocyklista dba o wzrok motocyklistów. Profesor Igor na swoim KTM-ie podróżuje po Roztoczu. Kultowa osa Jarka. W sumie mogłoby to zabrzmieć tak, trafiłeś między wrony kraczy jak one, ale tak naprawdę to trafiłem między motocyklistów i to motocyklistów bardzo specyficznych, ponieważ oni prowadzą klinikę. Ja nie wiem, czy to jest fajny dzień, no na pewno genialny dzień dla was, bo tworzyliście swoją nową miejscówkę. No tak, to jest nowe miejsce, nareszcie częściowo moje, w związku z tym mogę realizować wszystkie tutaj swoje pasje, pomysły i no, bardzo się cieszę tym dniem. Ale wiesz, to jest, połączyły was w pewnym sensie też motocykle i pomysł na to, żeby stworzyć miejsce, gdzie badacie ludziom wzrok, doprowadzacie do ładu ich oczy. Rafał kiedyś ratował moje oko i dlatego tak doceniam waszą działalność. Powiedz mi, to jest potężne wyzwanie, bo to jest zupełnie nowe miejsce, pracowaliście w zupełnie innej firmie, teraz jest to wasze miejsce, za które tylko wy będziecie odpowiadać. To jest nasze miejsce, to jest miejsce wymyślone przez Rafała. Podobnie jak motocykl, który potem kupiłam, też jest Rafała sprawka. Tak, czyli Rafał tutaj wszystkim zaraża. Tak, ale jesteśmy, bardzo z Rafałem pracujemy już długo i dlatego się zdecydowałam na współpracę z nim tutaj. A to, że będziemy za to odpowiadać sami, to jest super, dlatego że sami będziemy zarządzać swoją jakością i wyznaczać sobie jakieś tam zadania. Wiesz co, mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że wzrok ma to do siebie, że powolutku zaczyna słabnąć, dzieją się jakieś cuda, a to jest szczególnie ważne w przypadku jazdy na motocyklu, bo motocyklista to jest człowiek, który musi widzieć więcej niż kierowca samochodu. Praktycznie cały czas jesteśmy narażeni na jakieś ataki z lewa czy z prawej strony. Czy ty, motocyklista, który do was przyjedzie, będzie miał jakieś specjalne preferencje? Na pewno będzie miał specjalne badania, bo znając potrzeby wzrokowe motocyklistów, będziemy wiedzieli, na co zwrócić uwagę. Na przykład na aberracje wyższego rzędu, czyli zaburzenia nocne, czyli zaburzenia podczas prowadzenia motocyklu wieczorem. Tak? I jeżeli zbierając wywiad z takim z motocyklistą, który będzie nam podawał zaburzenia, będziemy wiedzieli, jak pokierować wywiad. A może on nawet tego nie wiedzieć? Może nie wiedzieć, ale możemy się o to dopytać, bo na przykład są rzeczy, o które wiemy, że mogą przeszkadzać w czymś i będziemy wiedzieli właśnie, jak poprowadzić wywiad, w którą stronę zadać pytanie, w którą stronę pokierować ścieżką rozmowy, żeby wychwycić jego potencjalne potrzeby, problemy i będziemy wiedzieli wtedy, jak mu pomóc, bo jeżeli ktoś nie ma do czynienia z motocyklem, nie wie, że widzenie zmierzchowe jest bardzo potrzebne, a my możemy to razem posklejać, to możemy takiemu człowiekowi nawet uświadomić problemy, jakie on ma, o których sobie może nie zdawać sprawy. Rafała, czy jeżeli będą do siebie przyjeżdżali ludzie, to dobrze by było, gdyby na wejściu od razu mówili, jeżdżę motocyklem. Znaczy posłuchaj, no ja zawsze robię wywiad przed badaniem, no bo muszę wiedzieć, jak temu pacjentowi pomóc, jakie on ma tak zwane potrzeby wzrokowe. No i wiesz, ryzyko jest takie, że jak ktoś wymieni, że jest motocyklistą, jeździ na motocyklu, no to pierwsze 20 minut badania rozmawiamy na temat motocykli. Ale tak się zaczęła nasza znajomość. Tak, no widzisz, historia lubi się powtarzać. Jak pierwszy raz pojawiłem się u Rafała, ja przepraszam, muszę poprawić kichawę, bo pogoda od klimy. Rafał zna zawartość garaży większości jego pacjentów.
Ale przyjechałem do Rafała, a Rafał powiedział, no cześć, w ogóle jeździsz. I tak dobre 40 minut przegadaliśmy na temat motocykli, po czym okazało się, że wyłapał pewną wadę, która udała się na szczęście uratować. Macie bardzo ambitne plany, bo na razie są urządzenia, za pomocą których badacie pacjentów, ale w najbliższym czasie przewidujecie też korekcję laserową. Oczywiście, bo w korekcji laserowej pracujemy razem już wspólnie 6 lat. I Rafał, z Rafałem stanowimy taką, powiedziałabym, takie małżeństwo okulistyczno-optometryczne. Basia, nie bądź zazdrosna. Uważam, że całkiem zgodne i jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy o rozwodzie. Rafał, tak przy okazji, czy taki zabieg laserowy, taka korekta wzroku laserowa jest bolesne? Nie, to jest całkowicie bezbolesne. Jak najbardziej jest to bezbolesny zabieg. Mamy takie metody, dzięki którym już na drugi dzień pacjent relatywnie nieźle widzi i nie ma takiego bólu pooperacyjnego, więc ja zawsze na pytanie pacjentów, bo to jest pierwsze pytanie, po pierwsze, czy nie stracę wzroku, więc nie, a druga rzecz, czy będzie boleć. No więc w trakcie zabiegu nie jest to może super przyjemne, ale to nie boli. Dobra, no ale wiesz, nikt, kto nie jeździł w okularach, w kasku, nie wie, jak to czasami bywa uciążliwe. Co można zrobić ze wzrokiem? Na ile można skorygować wadę? Na przykład, nie wiem, ktoś ma minus 6 na oko. Czy to można na tyle zmniejszyć, żeby nie trzeba było nosić okularów? Znaczy, posłuchaj, jeżeli chodzi o laserową korektę, no są pewne ograniczenia wynikające z samej po prostu metody, ale także wynikające z oczu warunków fizjologicznych pacjenta, tak? Więc tutaj to musimy brać pod uwagę. Niemniej, jeżeli nie laserowa korekta, mamy inne metody. Mamy chociażby soczewki kontaktowe. To też jest rozwiązanie, które jak najbardziej daje tutaj pełne możliwości w zasadzie korekcji każdej wady wzroku. Wiesz, niektórzy mówią, że soczewki kontaktowe się boją zakładać. Czy można ludzi jakoś nauczyć zakładania soczewek takiego, żeby nie mieli stresu? Ja myślę, że tak. Mężczyźni na pewno mają dużo większe opory przed zbliżeniem czegokolwiek do oka. I to samo widzę na przykład w trakcie zabiegów chirurgicznych. Kobiety leżą zupełnie spokojnie, a mężczyźni, którzy stanowią 80% pacjentów, przejawiają dużo większy stres. Ale tak, oczywiście, że każdego można nauczyć. Ale wiesz, my jesteśmy cykorami, ja na widok igły bledne i zaczynam mieć wszelkie objawy, które powodują, że powinna po mnie czym prędzej przejechać karetka, a kobiety rzeczywiście są bardziej wytrzymałe. Rafał, no dobrze, to może jakiś apel do motocyklistów, żeby się badali. Słuchajcie, badajcie się, bo bardzo często zdarza się tak, że dopiero właśnie po badaniu pacjent uzmysławia sobie, jak kiepsko widzi. Nam się wydaje, że dobrze widzimy, a okazuje się, że można widzieć dużo lepiej. A wiadomo, w samochodzie, jak w samochodzie, ale w motocyklu każdy ułamek sekundy, jeden błąd i tutaj motocykl nie wybacza. Wiecie co, na Kobielską możecie wjechać motocyklem bez problemu, z samochodem są kłopoty. Tak. W związku z tym wjeżdżajcie motocyklami jako żywo, bo o wiele łatwiej wam to pójdzie. Samochód zaparkować trochę trudno, ale motocyklem bez problemu. No oczywiście jak już przyjedzie się autem, to państwo doktorostwo zajmą się wami, gdzieś tam was ulokują. No dobra, to co, na nowej drodze życia, lewa w górę, na nowej drodze życia, w nowej klinice życzę wam powodzenia i żeby naprawdę szło, żeby to się rozwijało i żeby ludzie przyjeżdżali szczęśliwi i wyjeżdżali jeszcze szczęśliwsi i jeszcze lepiej widzący. I o to chodzi. Dzięki wielkie. Zastanawiamy się czasem nad tym, dokąd pojechać. To jest bardzo poważny problem. Jeżeli pojedziemy do Kazimierza nad Wisłą, to się okaże, że nie będziemy mieli gdzie zaparkować. Na rynek tam już nie wolno wjechać. Istne szaleństwo do tego wszystkiego, pełno zakazów i czegokolwiek jeszcze. Szukamy takich miejsc, do których można by pojechać, zabrać jakąś paczkę. Ja czasami wchodzę na strony internetowe i zadaję pytanie, gdzie można pojechać, żeby dobrze zjeść, coś fajnego obejrzeć. No jest to problem, który nas spotyka za każdym razem, kiedy przychodzi weekend, pogoda dopisuje, no i potem klapa. Na szczęście profesor Igor jest człowiekiem, który eksploruje różne zakątki Polski, nie tylko Polski, ale teraz zajmujemy się Polską i opowiada państwu o miejscach, które warto odwiedzić, opowiada o miejscach, które są godne polecenia. Profesorze Igorze, gdzie tym razem przednie koło poniosło? Przednie koło poniosło w kierunku wschodnim, czyli efekt żyroskopowy zadziałał poprawnie. Odwiedziłem tak pętelką jadąc Roztocze oraz Podlasie. Oczywiście nie była to taka, wiesz,
bardzo rozbudowana eksploracja, bo raptem dwa miejsca i trzecie z gwiazdką, ale tam ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości nie nagrywałem nic. Dobrze, no to teraz pytanie o pierwszy etap podróży. Na Podlasiu udałem się do miejscowości Koryciny. To jest kawałeczek od Białegostoku i znajduje się tam Podlaski Ogród Botaniczny, zwany Ziołowy Zakątek. Dobrze brzmi. A powiedz mi jeszcze, czy tam można coś zjeść, zatrzymać się, jak tam traktują motocyklistów? Sam Ziołowy Zakątek to jest taki quasi skansen. Znajdują się na terenie obiektu fajne, zabytkowe, pozwożone z całego Podlasia domeczki drewniane. Oprócz tego oczywiście jest karczma, w której naprawdę rewelacyjnie karmią. A jako, że jest to ogród botaniczny, a przy okazji też uprawa ziół, oni mają swoją własną markę sprzedającą różnego rodzaju produkty ziołowe, no to wiele produktów lokalnych wykorzystują właśnie w kuchni. Dobrze, a jakie danie byś polecił? Co jadłeś? Ja się skusiłem na pizzę. Oczywiście każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jeżeli chodzi o pizzę, to takie połączenie tradycyjnej pizzy włoskiej, w sensie placka drożdżowego z nadzianiem życzeniowym oraz powiedzmy sobie pizzy rzymskiej, takiej troszeczkę sztywniej wypieczonej. Własna rukola uprawiana na miejscu, własne zioła, własny ser koryciński od okolicznych producentów. To fajnie brzmi. Pojechałem na Podlasie, zjadłem pizzę. Ostatnio jadłem z profesorem Igorem pizzę, na którą nasypali mi rukoli. Na szczęście był pod ręką profesor Igor i jak nie przymierzając zając, zjadł całą rukolę, ja mogłem jeść pizzę bez tego zielonego badziewia. Słuchaj, dobrze. To teraz pytanie o takie miejsca, poza oczywiście tym ogrodem botanicznym i tym skansenem, które tam warto zobaczyć. To był taki główny kierunek, główny cel tej wędrówki. Mili Państwo, jeżeli chodzi o Ziołowy Zakątek, on jest traktowany dosłownie jak jedna z głównych atrakcji turystycznych całego regionu. Ludzi co nie miara, także muszę przestrzec. Jeżeli ktoś planuje się wybrać tam z rodziną, z dziećmi i z noclegiem, no to warto jest przemyśleć ten temat troszeczkę wcześniej i z dużym wyprzedzeniem jednak zająć się rezerwacją. Zatelefonować tam, ponieważ nie ma możliwości rezerwacji miejsca online. Baza noclegowa niby obejmuje dość sporo pokoi, bo oprócz tego, że tam są takie dość duże budynki typu ośrodek edukacji roślinnej i tym podobne, to jeszcze są rzeczy typu domek w pniu drzewa, ziemianka, domek nad rozlewiskiem i tak dalej. Wchodzi po 8 osób, ale tak jak wspomniałem, duże zainteresowanie, duże obłożenie. Roślinki, zwierzątka, wszystko do zobaczenia na miejscu. Poza, no to oczywiście tradycyjne, fajne, szutrowe drogi naszego Podlasia. Dobrze, to teraz powiedz mi, gdzie ty nocowałeś? Ja nocowałem oczywiście w Ziołowym Zakątku, w pokoju nad karczmą. Przestrzegano mnie o tym, że może być dość głośno. Bardzo mi się podobało, bo to są niby zabytkowe obiekty, ale wyposażone zgodnie ze współczesnym standardem. Jedyne, czego brakuje w pokojach, to też trzeba brać pod uwagę, jak się dokonuje rezerwacji. Gorąco strasznie, no bo drewniane, zabytkowe, bez klimatyzacji. Ciekawe, czy w tym skansenie można się też przespać w którymś z tych domków sprowadzonych skądkolwiek. One właśnie do tego służą, do tego zostały wyposażone, tak. I to jest najciekawsze w całym tym ogrodzie botanicznym. No cóż, zagrzałeś tam trochę miejsce wśród ziół, no i dokąd pomknąłeś dalej? Pojechałem na piękne nasze polskie Roztocze. Muszę przyznać, że do tej pory ominąłem najciekawszą atrakcję tamtego regionu, mianowicie rezerwat Szumy. Zbliż kwestię. To jest wyjątkowe miejsce w skali globalnej, ponieważ w tym miejscu jest styk płyt tektonicznych naszej planety i na styku płyt tektonicznych wraz z ruchami, które formowały Pogórze Karpackie, doszło do spękania. Tam przepływa rzeka Tanew, na której utworzyły się naturalne schodki, takie kaskady, i one są właśnie tak spokojnie wśród lasów szumią. Bardzo miłe. A poza Szumem, czy znalazłeś tam jakieś miejsce, gdzie było gwarno i można było coś zjeść? Tak, rezerwat Szum, mimo całego swego uroku tej meandrującej rzeczki i kaskad, mieści się nieopodal miejscowości Tomaszów Lubelski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców. W Tomaszowie Lubelskim to jest miejscowość w zasadzie przelotowa w stronę naszej granicy wschodniej. Już dość blisko, zaplecze hotelarskie bardzo fajne. No i muszę przyznać, też zostało przygotowane właśnie chyba na takich turystów tranzytowych. Rozumiem, że takie noclegi jednodniowe wchodzą w grę i nikt się nie denerwuje, że
pokój musi sprzątać po twojej wizycie, chociaż znając wykwintność profesora Igora, wiele sprzątania nie było. Igor, dobra, to teraz w kwestie tankowania, tego typu rzeczy, bo są takie rejony Polski, gdzie jedziesz i przez wiele kilometrów zero paliwa. Tak, nadchodzi weekend i okazuje się, że tylko Płazna żyje, jest otwarty w okolicy. Na szczęście zarówno na Podlasiu, jak i na Roztoczu ta baza jest dosyć spora, czyli jeżeli będziemy trzymać się przynajmniej dróg krajowych, stacje benzynowe przy nich są. Jeżeli chodzi o te drogi gminne, tam może być troszeczkę gorzej, ale na szczęście też. Dzisiaj wszyscy mamy przy sobie nawigację i ona zazwyczaj mówi prawdę, jeżeli chodzi o to, czy dana stacja jest otwarta. Da się. Dobrze, Igorze. Teraz pytanie o to, czy spotkałeś na drodze jakichś motocyklistów, czy te rejony są popularne wśród naszych przyjaciół? Tak, i tutaj zaskoczenia nie ma. Cała ściana wschodnia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno motocyklistów, jak i tutaj, uwaga, mili Państwo, to jednak też możemy traktować z naszej perspektywy troszeczkę jak plagę rowerzystów. Dobrze. Profesor Igor tym razem pomknął w jedno miejsce, natomiast kolejnym razem pojawimy się troszeczkę bardziej na północy. Oglądajcie nas już niedługo. Kolejny fragment podróży profesora Igora. Dzięki wielkie. Cała przyjemność i polecam się jak zwykle. Niektórzy mówią, że Osa pojawia się w programie Motoślad dość często, ale wyjątkowa osoba przy mnie, bo Jarek. Jarku, działasz wśród ludzi posiadających osy. No tak, już od jakiegoś czasu tutaj się w tym środowisku razem spotykamy, prawda? Razem coś próbujemy zrobić, żeby środowisko, że tak powiem, zintegrować. Dużo imprez osiarskich organizujemy. Ostatnio mieliśmy okazję pokazać się w Muzeum Techniki i na Nocy Muzeów, prawda? I mieliśmy specjalny dzień taki poświęcony na odczyt, poświęcony właśnie osie. Także myślę, że sporo się dzieje, jeśli chodzi o osiarzy. Os było niewiele, prawda? Osiarzy jest niewielu, ale środowisko prężne i działające, widoczne w Polsce. Ale powiedz, niewielu, to znaczy ilu jest ludzi mających takie czynne, działające osy? Znaczy trudno to oszacować, prawda? Tylko osa jest w ogóle pojazdem unikalnym, bo os wyprodukowano w sumie obu modeli M50 i M52 około 28-29 tysięcy. Z tego przetrwało do chwili obecnej, podejrzewam, że kilka tysięcy. No są tacy, którzy tych os mają, powiedzmy, więcej niż jedno, bo jak to kiedyś mój kolega powiedział, jedna, dwie osy też jest, tak jest akurat, ale trzy to już za mało. Ja sam na razie skończyłem na liczbie 12, ale mam kolegów, którzy mają znacznie więcej. Myślę, że kilka tysięcy osiarzy jest w Polsce, ale mówię, tutaj takie najprężniejsze grono jest grupowane na forum osomania.pl. Spotyka się na dorocznych zlotach i innych imprezach towarzyszących, gdzie się wymieniamy doświadczeniami, prawda, pokazujemy swoje pojazdy, prezentujemy je ludności też. Powiem szczerze, że osa zawsze robi wrażenie. Także mimo, że się często pojawia, to zawsze robi wrażenie. Jest wyjątkowo eleganckim pojazdem. Ja taką panią jedną znam, która po tym, jak jej mąż, który zbierał motocykle, odszedł, był z tego świata, wrzuciła osę do kontenera na śmieci i tak wyjechała. To przykre, to zbrodnia. Wiesz co, dowiedziałem się od naszego przyjaciela z Vintage Garage, że ty jakieś części dorabiasz do os. Nie, nie, części, może sam nie dorabiam tych części, ale powiem tak, jeśli chodzi o osę, to rzeczywiście potrzeby są i wielu detali często brakuje, a więc angażuję się w takie działania po prostu, żeby czasami, jak czegoś tam brakuje, drobnego detalu, to żeby zrobić taki, jak jest, jak w oryginale, prawda, jak w oryginale, no bo jakieś takie nakrętki skrzydełkowe, prawda, jakieś śrubki, jakieś podkładki, jakieś regulacje linek hamulca, no to ludzie tego poszukują, prawda? Te oryginalne rzeczy były tak zaprojektowane, że się one lepiej sprawdzały niż te współczesne. No i tutaj dążymy do tego, żeby ta osa, jak już ją odbudować, to żeby wyglądała tak jak pojazd oryginalny, powiedzmy z przeszłą tych lat 50., 60. Na tym nam zależy. Ale mam kolegów, którzy sami się parają takim dorabianiem części, im świetnie to wychodzi. Ja powiem tak, jeżeli ktoś szuka części, no to niech na forum osomania.pl zagląda, prawda? Tam są ludzie, którzy potrafią doradzić, gdzie konkretne rzeczy znaleźć, no bo części jest w sumie sporo, ale część jest tylko osób podobnych. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy na forum można się czegoś dowiedzieć o częściach. Natomiast parę słów dotyczących blacharki. Blacharka jest dość specyficzna. Czy
ktoś pokusił się o dorabianie, nie wiem, błotników, obudowy lampy? Powiem tak, no jest problem. Te kształty generalnie są takie dość trudne do podrobienia. Ja z tego co wiem, to kiedyś te elementy do osy były robione w Bumarze Łabędy. Potem gdzieś to było, powiedzmy, razem już na WFM na Mińskiej dopasowywane do każdego egzemplarza, szczególnie rocznik 59, więc pierwszy rok produkcji osy to był taki, że tam blacharze pracowali i wszystkie elementy nosiły swoje sygnatury, prawda, swoje numery i one musiały być od kompletu, bo inaczej nie pasowały. Później było trochę już lepiej. Pojawił się jakieś tam, bo tak, osa M50 to całe nadwozie było metalowe, prawda? Tutaj już mamy obudowę lampy, ten element i tutaj ten kokon, prawda, to jest z laminatu, a więc to można zrobić, prawda? Tutaj są specjaliści, że mogą takie rzeczy robić, natomiast gorzej jest z osłoną nóg i z błotnikiem przednim, no tego to tak łatwo się nie zrobi, ale mam kolegę, który chociaż te przednie części do osłony nóg dorabia, później od tunelu je ładnie można odłączyć, prawda, założyć nowe elementy i wyglądają jak oryginalne. Natomiast błotniki, z błotnikami jest problem do tej pory. No tego się tak łatwo nie podrobi. I dlatego tych os pewnie jest tak niewiele, bo takich w pełni sprawnych i wyglądających jak twoja, bo po prostu dostęp do części jest tragiczny i jak ktoś kupuje takiego wyciągniętego, nie wiem, Schopenhauera, rdzewiałego, poobijanego, to jest masa roboty przy blacharce, bo rzeczywiście jest szaleństwo. Co widzę w twojej osie kluczyk, przepiękny zresztą, co one zawsze były, bo zwykle wtedy kluczyki w pojazdach były czarne, a tutaj mamy taki... No właśnie osa, powiem tak, osa to był produkt nie tylko inżynierów, ale też artystów, prawda, bo cała linia nadwozia, te detale powstały w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i ci artyści zadbali o te detale, prawda, więc tak, te kremowe manetki, prawda, te białe kedry, te białe przyciski na przełączniku świateł, biały kluczyk, te chromowane elementy, aluminiowe kratki, no to wszystko miało zadawać szyku. I osa dzięki temu do tej pory się podoba. Ja powiem tak, mieliśmy okazję niedawno z kolegą, taką dwiema osami, pojawić się na Placu Zamkowym pod kolumną Zygmunta, no i mijała nas wycieczka z Włoch, no Włochy, ojczyzna skuterów, prawda, i tam tych marek jest sporo i modeli, mnóstwo, i przechodzi obok tych os i jak słyszeliśmy słowo Bella Bellissima, no to byliśmy zachwyceni. Włochom się podobało. Osa była piękna i ciekawi mnie, czy ktoś zachował jakąś osę, która była używana w czasie sześciodniówki. Te osy rajdowe gdzieś istnieją jeszcze. Ja tutaj słyszałem, mam kolegę, który nawet zna lokalizację, gdzie te osy istnieją. Chyba z tych trzech, czterech egzemplarzy takich rajdowych, one gdzieś tam jeszcze istnieją. Natomiast nie jestem w stanie w tej chwili wskazać, gdzie, kto je posiada, ale wiem, że są. Gdybyście mieli okazję zobaczyć taką osę rajdową, to bardzo proszę, odezwijcie się na tym Facebooku wśród ludzi, którzy są fanami tego modelu. Być może dołączycie do ekipy i być może na jakiejś imprezie pojawi się też rajdówka, bo naprawdę dawała ognia takiego, że inne ekipy były załamane, kiedy pojawiała się osa w wersji rajdowej. Dzięki ci wielkie, Jarku. Dziękuję bardzo. Poczekaj, nie wychodź z zapisu. Podaj adres facebookowy dokładnie. www.osomania.pl. Przepraszam, to jest adres forum naszego, www.osomania.pl, bo na Facebooku mamy swoją stronkę, prawda, ale lepiej zaglądać na forum, na tą naszą stronę. Nie, bo chodzi o to, że jak gadam o tym, to żeby się w podpisie pojawiło. Wymieniamy sprzęty. No.